porada dla Ciebie na tę chwilę. Dzisiaj zrobię wróżbę z trzema grupami, czyli karta do wyboru dla Państwa z Energy Oracle Cards, czyli z oraklu kart energetycznych. Są to karty angielskie autorstwa Sandry Ann Taylor. Tutaj mamy Sandra Anna Taylor, autorka tych kart. Te karty powiedzą Państwu, jakie energie są dla Państwa ważne lub jakie energie są negatywne, których należy się pozbyć. Mówi o właśnie energiach, które do Państwa przyszły, przypłynęły. Energie, które są u Państwa, w jakich energiach właśnie Państwo tkwią lub w jakie energie powinni Państwo wejść, by się stan lub sytuacja polepszyła. Lub jakie energie należy zlikwidować, jakich energii należy się pozbyć, ponieważ one obciążają Państwa. Przyjrzyjmy się dzisiaj tym sprawom właśnie energetycznym. Zanim odkryję karty dla trzech grup, oczywiście witam wszystkich serdecznie. Proszę o subskrypcję, lajki i komentarze. Jest to bardzo ważne dla rozwoju tego kanału i dla wymiany energii właśnie. Bym widziała, że Państwo interagują ze mną, czyli wszelka interakcja, feedback o tym, czy rezonują moje wróżby, są bardzo ważne dla mojego osobistego rozwoju i dla rozwoju tego kanału. Dziękuję Państwu serdecznie z góry. Oczywiście proszę o lajki z kciuczkiem w górę. Im więcej subskrybentów, tym więcej właśnie aktywności na kanale i mojej motywacji do nakręcania nowych tematów. Również zapraszam wszystkich chętnych na wróżby indywidualne, na kontakt ze mną poprzez adres e-mailowy. Mój adres e-mailowy na wróżby indywidualne znajdą Państwo pod tym filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Teraz proszę, kochani Państwo, zdecydujcie się na jedną z tych kart. Karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. 1, 2, 3. Zdecydujcie się, która karta Was przyciąga, która magnetyzuje Wasze oko od razu. I nie zmieniajcie już tej karty. Oczywiście możecie wysłuchać wszystkie trzy rady i wskazówki i zobaczyć, która dla Was jest teraz w tym momencie Waszego życia najważniejsza. Zapraszam. Grupa pierwsza, czyli wszyscy ci widzowie, którzy wybrali teraz grupę pierwszą. Wrogość, waleczność, duch waleczności. Natomiast Feindseligkeit, wrogość właśnie, jest czymś negatywnym. Być może walka o ważne dla Was sprawy, o dążenie do celu, który sobie postawiliście, jest ważna. Ambicja, walka o swoje cele, o swoje wartości, priorytety jest niezbędna. Jednakże jest to bardzo negatywne, jeśli macie w sobie negatywną energię. Jeśli ta walka przemieni się w chorobliwą, toksyczną, negatywną, desperacką walkę,
która jest destruktywna. Taka walka, oczywiście, która zawiera w sobie bardzo dużo negatywnej energii, niszczy Wasze dobre kontakty z innymi. Jakaś rywalizacja, intryganckie zachowanie, być może fałszywe pomówienia, mobbing, walka, by osiągnąć cel, lepszą pracę, lepsze pieniądze, dobrą pozycję społeczną czy zawodową, za wszelką cenę, rozpychając się łokciami i niszcząc dobre kontakty z innymi, przyjaźnie, dobre współprace, jest oczywiście destrukcyjna. Dlatego wyzbądźcie się energii, które są chorobliwe, toksyczne. Czyli nie walczcie po trupach. Nie walczcie rozpychając się i miażdżąc przy tym wszystkich innych. Nie walczcie egoistycznie. Nie walczcie z takimi pobudkami, energiami, zachowaniami jak intrygi, obmawianie kogoś, fałsz. Takie energie są destruktywne pod każdym względem, czy w związku, czy w pracy, w rodzinie, czy w załatwianiu różnych spraw. Nawet jeśli ten awans jest dla Was ważny, nawet jeśli walczycie o jakiegoś partnera, pomimo to wyzbądźcie się walki destruktywnej, toksycznej i niszczącej. Ponieważ wiecie o tym, że istnieje coś takiego jak karma i wszystko negatywne, co Wy wyrządzicie innym po drodze, wróci do Was z podwójną energią, czyli z podwójną siłą. Więc wyjdźcie z takiej chorobliwej właśnie energii wrogości, nienawiści, zawziętości, walki za wszelką cenę, po trupach. Właśnie pozbądźcie się tych energii. Jeśli walczycie o lepszą sytuację finansową, awans, lepsze kontrakty, o partnera, o przetrwanie związku, owszem, walczyć energicznie, aktywnie, witalnie możecie, ale z energią pozytywną. Nie miażdżąc przy tym innych ludzi, przyjaźni, kontaktów, nie paląc ze sobą mostów. Przemieńcie właśnie tą negatywną energię, przemyślcie, jak można walczyć ambitnie, ale z energią pozytywną, gdzie możecie zyskać kontakty i przyjaźnie poprzez swoje aspiracje w dobrym tego słowa znaczeniu, dobrą prezencję, dobre przygotowanie do zadań, do pracy, serdeczność, przyjaźń, pomoc. Także przemyślcie po prostu swój tok postępowania. Wyjdźcie z tych negatywnych energii walecznych, które kogoś mogą skrzywdzić, z tej wrogości, zawziętości i wejdźcie w energie pozytywne, pozytywne wibracje i walczcie o swoje priorytety, o swoje szanse, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To była wskazówka dla grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich, którzy wybrali grupę drugą.
drzwi do bogactwa, do obfitości, do pieniędzy, do zamożności finansowej. Tutaj na tej karcie pokazane są w dosłownym tego słowa znaczeniu pieniądze, które spadają nam z nieba, które wpadają nam poprzez uchylone drzwi, uchyloną bramę. Czyli ta brama otwiera się i fruną do nas banknoty, pieniądze. Oczywiście jest to metafora. Ta karta jest kartą tak zwaną bramą, czyli przejście na inny etap, na inny level w życiu. Pomyślcie więc o nowej szansie finansowej, o nowych zarobkach, o nowym kontrakcie, o nowym awansie, być może nowej pracy, o wysłaniu swoich podań o pracę w różne miejsca, by złapać teraz swoją szansę i by coś zmienić, na lepsze oczywiście, by przejść przez tą bramę i zacząć nowy etap swojego życia, być może nową karierę, nowy krok zawodowy. Pomyślcie o jakiejś konkretnej, pozytywnej zmianie, która pozwoli Wam się finansowo, zawodowo lepiej ustabilizować. Ta karta mówi o energii działania, by złapać nadchodzącą jakąś szansę, by otworzyć następne drzwi, zauważyć być może swoje talenty, kwalifikacje i być może dostrzeć jakiś ważny anons o pracę, gdzie akurat Wy pasujecie na to miejsce pracy i spełnienie zawodowe, spełnienie finansowe, stabilizacja przyjdą do Was i właśnie coś nowego pojawi się na Waszej drodze. Oczywiście dla wszystkich tych, którzy nie pytają o zawód, finanse, może oznaczać ta karta również obfitość emocjonalną. Przejdźcie na następny etap Waszego związku. Rozwińcie, otwórzcie bramę do Waszego serca, do Waszych uczuć, do romantyczności, miłości, emocji. Nie bójcie się wejść na następny level Waszej relacji. Obfitość uczuć, pięknych doznań, głębia emocjonalna, spełnienie uczuciowe. To jest to, o czym mówi właśnie też ta karta. Czyli nie bój się otworzyć siebie, swoje serce, swój umysł na coś nowego, na obfitość, czy finansową, czy emocjonalną, by wejść na lepszy level w swoim życiu. To była rada i wskazówka dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich, którzy wybrali trzecią kartę. Grupa trzecia. Tutaj widzimy mężczyznę anioła. Ta karta mówi o konieczności oczyszczenia pierwszej czakry.
i przedstawia Archanioła Michała walczącego o stabilność. Pierwsza czakra, kochani, to czakra podstawy. Jest ona koloru czerwonego i mówi o instynkcie przetrwania i o obfitości finansowej, o stabilności. Czakra podstawy położona jest u podstawy kręgosłupa. Kiedy jest ona zamknięta lub nieoczyszczona, jesteś niezadowolony ze swojej obecnej pracy i ze swoich własnych obecnych zarobków. Niezależnie od tego, jak ciężko pracujesz, ile godzin pracujesz, martwisz się ciągle o swoją egzystencję i o swój byt finansowy, stabilność finansową. Czyli nie jesteś spełniony i zadowolony. Troszczysz się i martwisz o swoje finanse, wydatki. Przerasta cię to. Czakrę podstawy, kochani, należy oczyścić za pomocą rytuału i świecy. Można do tego użyć świecy koloru brązowego, czyli to jest kolor ziemi. Czakra podstawy mówi również o racjonalnym myśleniu, o racjonalnym stąpaniu po ziemi. Ta czakra jest odpowiedzialna za Twoje racjonalne plany, na przykład zawodowe, finansowe, byś podejmował dobre, konkretne, produktywne plany, decyzje. Możesz oczyszczać tą czakrę za pomocą świecy brązowej lub czerwonej. Natomiast brązowa świeca jest właśnie koloru ziemskiego, czyli ziemi. I czakra podstawy jest też czakrą właśnie uziemiania. Rytuał na obfitość finansową. Rytuał oczyszczania czakry podstawy pomaga również dla Waszej koncentracji, telepatii, dla rozwoju właśnie finansowego sukcesu, konkretnych podjęcia konkretnych decyzji. Chodzi tutaj o uziemianie się, o stabilną pozycję właśnie racjonalnego stąpania po ziemi, by nie podejmować jakichś fałszywych decyzji. Możecie również użyć do takiego rytuału oczyszczania czakry, oczywiście białej świecy, neutralnej. Natomiast powinniście prosić Archanioła Michała o pomoc w oczyszczaniu Waszej czakry podstawy. Czakra podstawy, jeśli jest oczyszczona, pomoże Wam w Waszych planach, jeśli chodzi o Waszą egzystencję. Konkretność podejmowania ważnych, życiowych, zawodowych decyzji. Mówimy nieraz, że ta osoba stąpa racjonalnie po ziemi, podejmuje konkretnie dobre decyzje, ma dobry zawód, pnie się do góry, ma awans, zarabia coraz lepiej. Taka osoba charakteryzuje się silną czakrą podstawy, dobrze rozwiniętą czakrą podstawy, która jest otwarta, oczyszczona,
funkcjonująca. I właśnie jeśli u Was są takowe problemy, które wymieniłam, zamartwianie się o własną egzystencję, niezadowolenie z pracy i zarobków, proszę, oczyśćcie z tą właśnie intencją, zapalcie świecę i oczyśćcie, otwórzcie swoją czakrę podstawy. O tym mówi ta karta. Taką wskazówkę i radę daje Wam orakel energetyczny. Czyli zajmijcie się tym, poczytajcie o tym, jak ważne jest otwarcie, oczyszczenie czakry podstawy. Jest to czakra pierwsza z wszystkich siedmiu czakr. Dziękuję serdecznie grupie trzeciej. To były rady i wskazówki, kochani, dla Was, moi subskrybenci, widzowie. Zobaczcie, która wskazówka z Wami rzeczywiście rezonuje. Czy ta grupa, czy ta karta, którą wybraliście, jest rzeczywiście trafna? Napiszcie mi to, kochani, w komentarzach. Czekam. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.